Znajdujemy się w Chrząstawie Wielkiej, w miejscowości, która jest położona na samym końcu gminy Czernica, można tak to powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, na północny wschód, patrząc na mapę naszej gminy. No i za moimi plecami mamy szkołę podstawową i gimnazjum. To jest bardzo ważne miejsce na terenie Chrząstawy, ponieważ codziennie tutaj przybywa bardzo dużo dzieci. Jak Państwo mogą zobaczyć, głównym środkiem lokomocji dla dzieci to jest rower oraz ich własne nogi, na których muszą do tej szkoły przyjść. Zapytaliśmy mieszkańców Chrząstaw, bo Chrząstawy są dwie połączone, Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka. Zapytaliśmy mieszkańców Chrząstaw, jakie są najpilniejsze potrzeby inwestycyjne na terenie ich miejscowości. I za chwilkę Państwo zobaczą, co mieszkańcy na to nam odpowiedzieli. Chciałbym tylko opowiedzieć jeszcze, że w ciągu 2 lat na Chrząstawę Małą ma być wydatkowane około 1,5 miliona złotych i jest to przeznaczone na budowę świetlicy. Natomiast Chrząstawa Mała właściwie chodnika nie posiada wcale, a Chrząstawa Wielka ma jedyny odcinek chodnika i ten odcinek ma około 60 metrów. Co mieszkańcy mówią na temat pilności inwestycji na terenie obu Chrząstaw? Zobaczcie Państwo sami. Dzień dobry, Telewizja Lokalna. Jakie są najpilniejsze inwestycje w Chrząstawie na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy chodnik. Chodnik i most, z tego co wiem, tak? Ale to jest wszystko zaplanowane gdzieś tam, tak słyszałam. Jakie Pan uważa największe, najpotrzebniejsze inwestycje w tej chwili we Chrząstawie? Kanalizacja. Telewizja Lokalna. Chciałem się Pana zapytać, jakie są najpotrzebniejsze inwestycje w tej Chrząstawie? Chodniki na pewno. Chodnik. Tyle wariatów, co jeździ. Sezon się zbliża teraz. Motory z piaskowni, pijani, naćpani będą jeździć. Chodniki. No i co? No i ta upragniona kanalizacja wszystkich. A jaka w kolejności pilności, że tak powiem, potrzeb? Pan co, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że chyba lepiej, żeby te chodniki były, bo każdy ma jakoś te szamba, kto się przeprowadził, ma jakieś te szamba. Starzy mieszkańcy mają szamba. Ten chodnik, tu to może na końcu, wie pan, tak nie, bo tu nie ma takiego ruchu, ale tam, gdzie dzieci, szkoła i tak dalej, ten chodnik to jednak dużo robi, wie pan, tak jak mówię. A widzę, pan ma dziecko malutkie, prawda? Tak. Czy coś dla dzieci pan by tutaj widział jakieś? No dla dzieci nam fajnie zrobili, plac zabaw, no, wie pan, no co tam, coś tam mają jeszcze tam robić między stawami. No na razie ja wiem, no chyba nie, no to... Jest na razie elegancko. W porównaniu tego, co był kiedyś ten plac zabaw, to wie pan, to jest elegancki. Nie? Dzień dobry, Telewizja Lokalna. Chciałem pana się zapytać, jakie najważniejsze potrzeby inwestycyjne w gminie tutaj, żeby zrobić w Czernicy? Co by pan by widział w pierwszej Czernicy, kolejności? W pierwszej kolejności to na pewno chodniki. Chodniki, tak? Chodniki to jest priorytet, bo tutaj bardzo dużo ludzi chodzi przynajmniej w nocy na ciemno ubranych. No i kierowcy, tak jak ja, na przykład czasami możemy nie zauważyć ich. To po pierwsze. Po drugie, no na pewno więcej placów zabaw dla dzieci. Więcej, bo jest tylko jedno tutaj, jedno przy szkole chyba, tak jak słyszałem, więc troszeczkę to jest odległościowo, no dla niektórych rodzin za daleko, tak? Priorytet to chodniki, to na pewno. To najpierw zajmijmy się chodnikami, a później będziemy myśleli, co później. A pani jak uważa? Ja tak samo, chodniki. Chodniki, tak? Bo tam przy szkole to jest zdecydowanie za mało. Jak dzieci idą do szkoły, to przecież jest masakra tutaj przejechać. Telewizja Lokalna. Pytanie mam takie. Jakie uważa pan najpilniejsze inwestycje w Chrząstawie Wielkiej na chwilę obecną? Na chwilę obecną kanalizacja. Proszę pana, za dużo stodół jeszcze jest. Gmina uważa, że możemy za sodowe chodzić. Załatwiej potrzeby, bo wszystko jest, cała gmina skanalizowana, tylko Chrząstawa niestety została na koniec. Dzień dobry, Telewizja Lokalna, Miniregion. Jest pan mieszkańcem Chrząstawy. Prowadził pan tutaj interes. Jakie pan widzi najpotrzebniejsze inwestycje na chwilę obecną w Chrząstawie? No, co tutaj? No, na pewno chodniki trzeba byłoby koniecznie. No z kanalizacją tak samo. Dziękuję ślicznie. A pan co uważa? Przede wszystkim chodniki. Chodniki to jest najważniejsza sprawa, bo jest droga wąska. Samochodów takie mnóstwo jeździ, że dzieci, ja nie wiem, to jest tragedia, kiedyś naprawdę do tragedii dojdzie. O kanalizacji już nie będę wspominał, nie? Wiadomo, że Chrząstawa na końcu zawsze. No właśnie, dlaczego Chrząstawa jest na końcu? No bo cała gmina jest w tamtym kierunku, prawda? A tutaj kto przyjeżdża, gdzie? Na grzyby chyba. Dzień dobry, pan jest mieszkańcem Chrząstawy?
Można dwa słowa do pana? Tak. Chciałem się zapytać, jakie najpilniejsze inwestycje w Chrząstawie pan by widział? Znaczy ja tak przybyłem czasami, bo ja to wyjeżdżam z Chrząstawy, to do rodziny mieszkam, ale już wyjeżdżam. Aha. A co by pan widział tutaj, żeby było do zrobienia jako takie pilne sprawy inwestycyjne? No, drogi, no lepiej by były zrobione, żeby tutaj były te dla rowerzystów. Drogi? Tak. A oprócz dróg coś jeszcze? No tylko to ja bym widział, żeby, bo tu dzieci jak jeżdżą, no to niebezpiecznie jest. Przepraszam bardzo. Pytanie odnośnie inwestycji. Jakie pan widzi najpotrzebniejsze inwestycje w Chrząstawie? Proszę pana, chodnik. Chodnik przy drodze głównej. I w Chrząstawie małej i wielkiej. I na tym byśmy skończyli inwestycje? Myślę, że to jest wystarczająca inwestycja na najbliższy rok, jeśli chodzi o budżet gminy Czernica. Z wieloma mieszkańcami, którzy rozmawiałem, okazuje się, że stawiają na pierwszym punkcie kanalizację. A bezpieczeństwo naszej dzieci? Wydaje mi się, że to jest trochę ważniejsze, niż raz czy dwa razy w miesiącu wydać na szambo.